Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Outriders i wszystko wskazuje na to, że finałowych, jeżeli chodzi o główną fabułę, dlatego przygotowałem taką naprawdę wypieszczoną postać. Podniosłem nawet nie tylko tutaj te poziomy poszczególnych broni czy pancerza, ale również dodatkowe ich atrybuty. Praktycznie wszędzie, gdzie nie spojrzymy, są maksymalne. I z czymś takim będziemy lecieć dalej. Mam nadzieję, że dobrze to wszystko policzyłem i mamy teraz postać taką, którą chciałbym grać, już naprawdę długo. Nawet w endgame'ie, choć tam znowu odblokują nam kolejne poziomy, więc może się okazać, że to, z czym biegamy tutaj teraz, to na poziomie 15 świata i 35 naszej postaci to w ogóle nie będzie miał zastosowania. No dobra, wracamy na stare śmieci, gdzie też skończyliśmy ostatnio naszą podróż, z nadzieją, że jeszcze spotkamy gdzieś tego generała w tym wszystkim. O, notatki. Monroy wrócił do oblężonego miasta. Walki trwały przez wiele dni. To była kompletna rzeźnia. A potem nadeszła burza. Ludzie Monroya zostali zdziesiątkowani. Wtedy zobaczyli Flores na orbicie i postanowili wezwać pomoc. Wtedy zaczęli nadawać sygnał. Ale sygnał się nie przebił. Pomoc nie nadeszła. Monroy kazał ludziom ukryć się w statku, który odcięto od świata. No, zrobił nam się taki lekki horror w tym miejscu. Ale liczę, że jedyny horror, jaki tutaj będzie miał zastosowanie, to u naszych przeciwników, to oni będą tu przerażeni. No dobra, przetestujemy nową broń, bo warto zobaczyć, czy te dodatkowe zabawki, jakie tu gdzieś tam odblokowałem, radzą sobie z problemem. Wow, ile tutaj tych śmieci wokół nas. Dobra. No, ta dodatkowa zabawka na pewno nie radzi sobie z problemem tak dobrze jak ta nasza podstawowa, ale wydaje się, że jakieś tam zastosowanie będzie miało. Jeszcze bym zobaczył, tylko ten snajper bardzo nam nie pasuje. Tu, o właśnie, coś takiego jest, co oplata przeciwników i faktycznie zabiera im życie. Czyli to nie było żadne oszustwo. Zastanawiałem się, czy ta moc jest naprawdę tak dobra, jak opis sugeruje, czy może czegoś nie rozumiem, tak? Na 3 sekundy przeciwnicy są owijani takim czymś wokół nich, co im cały czas podciąga czy podbiera życie, tak? I to mnie mocno zastanawiało. Jak to ma działać? Przecież to jest za mocne, jak sugerując się opisem. To jednak nie. No, przydałaby się mała rozgrzewka, panowie. Stresuje? Bo mnie stresuje ten snajper. A, się zastanawiam, dlaczego mocy nie mogę rzucić. I już poprawiamy to. I idziemy gdzieś, gdzie będzie można stanąć sobie w spokoju jeden na jednego. No to nie jest miejsce, w którym możemy stanąć w spokoju. Ale musimy go na chwilę zlikwidować tutaj. O, i przejść dalej w ten sposób. Dobra. No i teraz inaczej pogadamy sobie ze wszystkimi. Gdzie ty jesteś? Łobuzie, uderzenie włóczni? Aha, i uderzył nas nią. A, spoko, daliśmy radę. Przynajmniej jednego snajpera już nie ma. Drugi jeszcze gdzieś tam się czai. A będąc przy ludziach, którzy się czają na nas, to jeszcze tutaj mamy dwa bastionki. Wow, no dobra. Pierwszy Feniks, ale zakładam, że do finału to my spokojnie sobie jeszcze... O kurczę, tu chodzi ktoś... No to już teraz wiem, co się stało, tak? Tu chodzi ktoś potężny wokół nas. No nie... Nie znoszę. Nienawidzę. Nie tylko portali, ale tych wszystkich laserków, które na nas się tutaj triggerują. Bo naprawdę nie sposób tak w spokoju się tu poruszać. Dziękuję. Trochę się spokojniej zrobiło. Tego pana wodza proszę mi zlikwidować, a później zresztą będziemy się już bawić. Na spokojnie. To sugeruje, że w finale będziemy mieli pewnie trochę zabawy z tym wszystkim. Dobra, jakaś włócznia leci na nas. Przejdźmy tutaj może na moment. Może za tą skrzynką też nas... Tak, tutaj też nas nie zobaczy. Coś ty odpalił? Nie wiem. Skąd wy się tu znaleźliście? Też nie wiem. Zlikwidować. I powodzu będzie już. Okej, czysto. Dobra. I tego snajpera proszę zdjąć, bo jakby go nie było, to już dawno byśmy te wszystkie problemy w tym miejscu rozwiązali. Nic by nam nie przeszkadzało. A tak? A tak! Łowca się znalazł. Krwi na psu.
O! A to jeszcze jeden taki. Snajper. Cały czas. Przez tyle przeszliśmy. Pola bitew. Dżungle. Ruiny obcych. Pustynia. Tyle utraciliśmy. Nie wierzę, że w końcu tu jesteśmy, przy tym cholernym sygnale, który słyszałem w dniu lądowania. I nadal nic z tego nie rozumiem. Chyba zaczyna mi się to wszystko układać. Po sposobie, jakim Paxowie kontrolowali anomalię obeliskami, sądzę, że to oni panowali nad energią tej planety. To oni stanowili równowagę. Ale kiedy Monroy uniemożliwił im używanie obelisków z powodu czystego strachu przed niezrozumiałym, burze anomalii rozprzestrzeniły się jak niekontrolowany pożar po całej planecie, powodując mutację wszystkiego. Cały czas myśleliśmy, że znajdziemy miejsce poza anomalią, podczas gdy znaleźliśmy miejsce, gdzie powstała, gdzie Monroy ją stworzył. No cóż, czas komuś dać w zęby w takim razie. Nie ma takiego tworzenia anomalii. Liczyłem na większe wejście, głośniejsze, ale okej, okay, może jeszcze jakieś stworzenia. Przyznam, że trochę męczy mnie ta broń, że to co mamy w naszym pistolecie, że może to jest jeszcze chwila, gdzie by przypisać sobie tę zdolność. Pokażę jak to wygląda, to jest ostatnia chwila. Trafienie z broni oplatają przeciwników łańcuchami zadającymi 27 tysięcy obrażeń, no to jest naprawdę sporo. Tutaj mamy błyskawice, 10 tysięcy obrażeń, tu mamy 3 razy więcej ten łańcuch śmierci. To jest zastanawiające. Odnawia się w takim samym czasie. Może dorzucenie czegoś takiego byłoby naprawdę piękne. 30 tysięcy to my praktycznie też zabieramy to z tych krytycznych ciosów. Więc... Ale! Mówią, że pierwsza myśl najlepsza. Nie będziemy już nic zmieniać, nic poprawiać. Lecimy. Chyba, że nam dadzą jeszcze jakąś flagę po drodze, to się zastanowię. Ale tak, żeby... O! Zawracać to chyba nie ma sensu. Dajcie nam jeszcze raz tę spluwę. I co? Coś go tam oplata? No, świetno mamy tę broń tutaj, taką rezerwową, jakby się stało coś niedobrego. No, wydaje się, że damy radę. Nie chcesz jakimś krytykiem dostać? Może... Oj, może dobrze jakby zniknęły, bo... Wszystkie latające szmergle, przyznam, że są naprawdę pieruńsko mocne w tej grze. Czy to te tu stworzenia... Czy te robale, które plują do nas trucizną, naprawdę, no, potrafią zatruć nam życie. Dosłownie, dosłownie. Ale od tego one są. Więc co, tak wszyscy bronicie tego Monroya? Nie możemy na to pozwolić. Szybko poszło. Jego ludzie. Kim oni to diabło byli? Mój ojciec opowiadał mi o tysiącach, które wspinały się po sobie nawzajem, próbując dostać się do Flores podczas startu. Ludźmi, którzy zostali pozostawieni z tyłu. Połowa z nich pewnie wyrżnęła resztę dla ostatniego miejsca na karaweli. Tanner i Jakub. Wszyscy powinniśmy byli być z resztą, tonącą w chaosie i beznadziei, którą rozpętali dyktatorzy i szaleńcy. Gdyby nie to, że silnik z karaweli wybuchł i zabił większość Outriderów, to nas pozostawiono by na ziemi. Dwoje żołnierzy w cholernej armii Monroya więcej, walczących o wydostanie się z ziemi, przybywających tu na rzeź Paxów, niszczących całą planetę, jeszcze zanim reszta zdążyła na niej stanąć. Jestem wewnątrz statku. Systemy nadal działają. Cokolwiek nadaje ten sygnał? Jest tam. Zakończmy to wspólnie. Czyli jednak finał. No dobra, ale gdzie w takim razie jest ten nasz tajemniczy generał? I macie amunicję do doładowania, bo chcę biec przygotowany na to, co się tu może wydarzyć. Patrząc po tym, jak nam dzisiaj te walki idą, wcale nie musi być tak lekko. Może stać się to naprawdę wszystko. Widzę kolejne notatki, widzę punkt, który pozwoliłby nam jeszcze dostosować naszą postać. Ale to jeżeli w finale nie będzie szło dobrze, to najwyżej... Nad tym podumamy. Incydent. No dobra, okazuje się, że zniknęło trochę broni. Prawdopodobnie Paxy im ją podkradły. Paxowie. Ci obcy, tak może ich nazwijmy.
Więc doszło do jakiegoś buntu. Zakończmy to. Tak czy inaczej, koniec trasy. Tak czy inaczej. Udało nam przebiec nadajnik pomimo przeciwności. Szkoda, że Jane nas nie widzi. Szkoda, że Jakub tego nie skomentuje. Ale tu się zrobiło ładnie. Dobra pora na walkę. Dobre miejsce na walkę. Podoba mi się. Choć czuję się trochę też jak w obcym. Ale wejdź na mostek. To tutaj. 5, 6, 7, 3 stopnia na północ. 22, 8, 0, 1, 6 stopnia na wschód. Mayday, mayday. Wzywamy. Musicie nam. 37, 3 stopnia na wschód. Mayday, mayday. Wzywamy. Włączcie światło. Patrzcie. Dokładnie to widziałam. A ty ze mną. Czemu? To nieprawda. Tak, to ta planeta, ale już jej nie ma. Nie. Nie, to... Nie dotykaj mnie! Idźcie sobie. Nie mam dzisiaj na to ochoty. Wszystko? Dobra. Ty... Ty tu jesteś. Ja... Wyobrażałem sobie to wiele razy. Ale nigdy ciebie. Kim jesteś? Kim jestem? Monroy. Ale jak? Jakim cudem? Jak statek dotarł przed nami? A jak myślisz? Zostawiliście nas, kiedy ziemia się rozpadała. Ale mnie niełatwo zabić. Zbudowaliśmy nowy silnik. Ten silnik deklasował wcześniejsze. Gdy wciąż przemierzaliście kosmos, my zdążyliśmy tu dotrzeć. Gdybyście widzieli prymitywne społeczeństwo miejscowych, traktowali nas jak bogów. Tak. Widziałem, co z nimi zrobiłeś. Rozumiem. Więc to nie jest ratunek. Czemu nie przybyliście, gdy wzywaliśmy pomocy? Florence przyleciał tutaj 30 lat temu. Aż 30 lat tkwienia w tym piekle! To piekło. To twoja wina. Spędziłam całe życie w tamtej dolinie. Mordowaliśmy się nawzajem i po co? Odebrałeś nam nadzieję, zanim tu dotarliśmy. Nie pochlebiajcie sobie. Wy też nie byliście wcale tacy święci. Paxowie nie byli tacy ulegli. Mieli moce. Tak wiele mocy. Musiałem to wszystko zrozumieć. I co, zrobiłeś łapankę? Torturowałeś ich, sukinsynu. Jesteś tak naiwny? Jak długo te stworzenia by nas tolerowały? Obróciły przeciw nam. Rzuciłyby nas na kolana. Pragnąłem tylko ich mocy dla nas. Dla nas, dla wszystkich. Żeby przetrwać, być silnym. Co nie widzicie? Traciliśmy ziemię, bo było napisane więcej. Ale twój los jest w moich rękach, dziecko. To, że masz moce godne bogów, jest przede wszystkim moją zasługą. To, co zrobiłem dla ludzkości, to od
ocalenie nas. Raczej nas skazałeś. Ale wygrałem! Koniec. Chuj z nim. Nie traćmy czasu. Muszę podłączyć nadajnik do zasilania karaweli, żeby połączyć się z Flores. Kurwa, już tu są. Trzeba wjechać. Nie, nie, zostaję. Muszę to zrobić. Rób co musisz, doktorze. Te drzwi długo nie wytrzymają. Posłuchaj, jeśli ta bestia zniszczy kadłub, stracimy elektronikę i kapsuły, wszystko. Zajmę się tym. Tylko ściągnij te kapsuły. No proszę, czyli wygląda na to, że cały problem naszego życia na tej planecie spowodowało to, że pierwsi przybyli na nią bandyci i skazańcy, którzy jakoś mają inne spojrzenie na współpracę. No dobrze, panie Jaglak, znów się spotykamy. Co my tu mamy? Wow, ale to po nim ładnie leci. Co to za szczeliny? Nie podoba mi się ta moc. Zaraz bym przyszedł do może podpalonej, a wielki grzmot też mi się... O, a szczeliny chyba tutaj powstały niestety. Więc przełączmy się na tryb numer 2. Jeżeli dobrze kojarzę, ta broń powinna być świetna do walki ze szczelinami. O, a tam mamy skrzynkę. Może to podnoszenie życia ze skrzynki też by było niezłe. No przyznam, że szczeliny, gdzie się przerabialiśmy w poprzednim odcinku, nie są z jednej strony takie złe. Co to za szokujący uścisk? Nie są z jednej strony takie złe, tak? Bo strzelają wolno i w miarę można ogarnąć temat życia z nimi. O, jeszcze jedna gdzieś jest szczelina. Ale z drugiej strony, jak już trafią, no to niestety wtedy robi się niemiło, dlatego tak chętnie likwiduję. Szkoda, że one przy swoim wybuchu, jak je unicestwiamy, nie generują czegoś, jakiegoś dodatkowego obrażenia dla naszego tutaj przeciwnika, tak jak na przykład te anomalie, które mamy gdzieś w naszych zestawieniu. Weź ty tam się rozwal w końcu. Szokujący uścisk, ty nawet chyba robisz szczeliny bez szczelin, tak? Znowu szczelinę, może idzie to zatrzymać? Nie, niestety chyba nie. Wielki grzmot. No dobra, nie jest tak źle, chociaż mam wrażenie, że niestety nasz pan Jaglak... oj, 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 tu coś będzie? Nasz pan Jaglak! Co ty robisz? Łańcuch błyskawic, dobra, to przerwiemy. No może wróćmy na moment tu do tego, czy on traci życie? Traci. A, przeciążenie, zapomniałem o tym. Ma chyba jakieś dwie sekcje, tak? Bo żmija piaskowego robisz? To ten, lagun czy jak tam, tak? Nie lubię. No właśnie, trafiła nas przed chwilą szczelina i jak można było się przekonać, było to dość bolesne spotkanie. Szokujący uścisk? Aha. Że też to w żaden sposób mu... Nie chce się przebić przez tą osłonę. Aj, ach, znowu za szybko, znaczy za późno, tak? To niestety ten, nazwijmy to cooldown, czy moment wykonania ruchu trochę trwa. Okej, mamy jeszcze nieco ognia w sobie. Oj, 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 nie zauważyłem, co on robi z nami. Oddawaj życie, które zabrałeś, Pierunie. I co, to dopiero połowa walki? Wielki grzmot. No, był wielki. Przeciążenie, okej. Czy ma jakąś szczelinę w okolicy? Ale wydaje mi się, że broń dobraliśmy całkiem niezłą. Co najlepsze, walczymy z nielegendarną, jedyną nielegendarną, którą mamy w zestawieniu. Ale nie ukrywam, że robi to dobrze. Nie lubię stać Jaglakiem, znaczy względem Jaglaka, tyłem do niego, nie? Czy tyłem do przeciwnika ogólnie. Dobra, ładuj to, to chyba potrafi się przebić przez ten pancerz. Jedyna z broni, która ma takie właściwości. No i panie Jaglak, panie Jaglak, proszę umierać.
No dźwiękowiec za ten finał to chyba nie dostanie premii. Brzmiało jakby sztućce upadły, a nie takie piękne działanie tej płyty o płytę, czy upadek. Wow, skąd wyście się tu wzięli? Spodziewałem się takich potężnych basów i tak dalej, a to wyszło no tak na spokojnie. Ale dobrze. Walczy się nieźle. Nie wiem jak rozpatrywać te anomalie. Czy to jest kolejna arena? Trochę tak wygląda. Czyżby zmiana podejścia? No, panie Jaglak, ale może przetestujemy naszą rzecz, którą specjalnie odblokowywałem, a mianowicie, jeżeli zadajemy mu te krytyki, stąd naszą fajną mocą, to powinniśmy mu przerywać wszystkie głupie pomysły, tak? Strzelając w głowę. O właśnie, jakiś żmij piaskowy. Oj, nie przerywa mu jednak. Dobra, czyli to nie tak, jak myślałem. Ale na przykład anatomiczną szczelinę powinniśmy mu już teraz przerwać, tak? Czyli nasza broń jest świetna. No, świetna była w założeniu. Dawaj życie, dziado. Czyli jednak nie działa to tak, jak chciałem, żeby działało. No dobra, będziemy walczyć w takim razie tak, jak do tej pory to robiliśmy. Panie Jaglak. Pamiętam, że mieliśmy moce. O, nie mogę się ruszyć. O, dobrze, w ostatnim momencie jakoś wyszliśmy z tego. Mieliśmy... Mhm. Dawaj życie, ty. Lagunie piaskowe. Mieliśmy teoretycznie odblokować fajne moce, dzięki której krytykami byśmy go załatwili praktycznie, ale nie mogę się ruszyć, tak to za dużo tych kul. Ja wiem, że poziom 14, to nie powinniśmy biegać w ogóle sami w tym momencie. No przecież dopiero co zniszczyliśmy, chłopie, te szczeliny, ile można? Jak tak dalej pójdzie, to my będziemy tu tylko ze szczelinami walczyć, a na domiar złego... Ich rozwalenie nie daje nam żadnego takiego, powiedzmy, pozytywnego efektu, tak? Nie mogę się ruszyć? Wow, panie, co to za slow-mo jakieś nietypowe? Boję się, że właśnie ta walka się skupi tak bardzo na tych szczelinach. Kurczę, co oni pod tymi ścianami tutaj mają? Oj, i za nami szczelinka? Nie, mam nadzieję, że... No, jednak. Niszcz je panie i strzelaj w głowę Jaglakowi, bo to jest nasz jedyny ratunek, tak? To powinno... No chyba to ten lagun. To powinno przerywać takie akcje właśnie jak tworzenie szczelin, które są nam strasznie nie na rękę. O właśnie, widać, że nie tylko akcje związane ze szczelinami, ale różne. No i znowu panie Jaglak, to jest trochę tak niefajne, co tutaj robi w tym momencie. A może niepotrzebnie to życie, tylko nie szczelin... No szczeliny... Serio? Za jakie grzechy nas te szczeliny tutaj spotkały? Przyznam, że z każdą inną mocą dalibyśmy radę bez problemu walczyć, ale te szczeliny są... Odciągają nas z jednej strony od wroga, przez co bardzo łatwo popełnienie głupiego błędu. No, łańcuch błyskawic chyba nie brzmi... Nie, brzmi źle. Kolega bardzo mocno odciąga naszą uwagę i te szczeliny, no, są czymś naprawdę nieprzyjemnym. Teraz najlepiej było ich szybko załatwić, nim tamten wyczaruje te swoje zabaweczki. Giną? Giną, ale o, już wyczarował. Właśnie, gdyby nie one, a najgorsze, że jeżeli nie będziemy ich niszczyć na bieżąco, to niestety... Gdzie jest Jaglak? Tam jest Jaglak. Jeżeli nie będziemy tych szczelin niszczyć na bieżąco, to niestety będziemy mieli taki spam, że nie postawimy tak naprawdę kroku normalnie w tym świecie. Nawet nie myśl o tworzeniu szczelin. Dawaj Łogiń, daj mu w głowę. To wybija mu z niej te wszystkie głupie pomysły. To jest dla nas szansa. A żmija piaskowego akurat może sobie tworzyć. To jest chyba największe piękno tej broni, tak? Ta modyfikacja, którą tutaj stworzyliśmy, że... Ile mamy amunicji? O kurczę, tylko tak, no właśnie, średnio z amunicją. Ta modyfikacja, którą do niej mamy, że dzięki temu właśnie jakoś ratujemy się przed tym spamem jeszcze wroga.
i żyjemy. No jest szansa to wygrać. To będzie naprawdę nie lada wyzwanie. Samotny bój, samotna walka na tym polu. A czuję, że już za plecami mamy szczeliny stworzone. Nie możemy tego przegrać, nie w takim momencie. Jesteśmy tak blisko, żeby wygrać. I tak blisko, żeby zginąć. Ściągaj życie z Jaglaka. Ładuj do niego ogniem. Łańcuch błyskawic, okej. Okay. No, przed nim nie wiem jak się bronić, ale... No, szczelinę znów. Ale spróbujemy jakoś przetrwać to. Dopóki mamy ogień, nie chciałbym zmieniać broni, bo tam też nie mam aż tak dużo amunicji w tamtej zabawce. Wow, niedobrze. Bardzo niedobrze, ale... On już umiera. On już jest naprawdę na wyczerpaniu. Nie wierzę, panie Jaglak, że to zrobiłeś, że to nam zrobiłeś na finał. Zamknął się w kokonie, przez który nie mamy przebicia. Tak niewiele brakuje, żeby wygrać. Tak niewiele. Już naprawdę ostatnie strzały. Chyba go nie ma. Tak, zginął od krwawienia i tych wszystkich wybuchów, jakie miały to miejsce wokół. Co za finał. Zahedi! Co się tam dzieje? To działa! Mam kontakt z Flores! Ślę pierwsze kody startowe! Już! Cholera, doktorze! Nie damy im rady! To zaraz wybuchnie! Już prawie! Już prawie! Cały Nie mogę! Muszę przesłać kody! Haga! Moja broń! Rzuć mi ją! Wynocha, Zahedi, utkniesz tu! Kapsuły są ważniejsze niż ja! Haga! Kurwa! Nie, Zahedi! Siadać! Nie zamierzam już nikogo stracić. To by było na tyle. Sygnał. Nadajnik. To wszystko na nic. Ej, widzicie? Patrzcie tam! Kapsuły. Zadziałało. Udało wam się! Mój Boże. Chyba część komend została przesłana. No, jak zwykle powtarzam, trzeba zawsze walczyć do końca. To co? Ludzie Monroya? Nie, nie sądzę. Kim jesteście? Jesteśmy ze strefy wojny. Jesteście Outriderami? Są opowieści o Alterdzie i Outriderach. Otworzyli granice. Znaleźli w lesie lekarstwo. Idziemy waszym śladem od strefy wojny. Teraz ruszamy dalej. O,
No co tu dużo mówić, mamy to, mamy, chociaż wiele wskazuje na to, że jeszcze będzie co tu robić, bo z tego co wiem, to właśnie Endgame opiera się głównie na tych kapsułach, które spadają, prawdopodobnie żeby zdobyć ich zawartość. Do tego wszystkiego mamy jeszcze misję poboczną z tym włóczekijem, którego ostatecznie nie poznaliśmy przed finałem. A to może i dobrze, bo będziemy mieli jeszcze do czego wracać. No i z tego co słyszałem, jest szansa na jakieś dodatkowe rozszerzenie na zasadzie osobnych historii niezwiązanych z tą główną fabułą, ponieważ tutaj, tak jak twórcy stwierdzili, no tak też dostarczyli od początku do końca jedna zawartość bez żadnych jakichś dziwnych rozszerzeń, season passów czy innych rzeczy, gdzie mielibyśmy takie poczucie, że no czegoś tu jeszcze brak. A to jednak zdecydowanie dostaliśmy pełną, kompletną opowieść. Choć przyznam, że na początku miałem pewne obawy, czy rzeczywiście w takiej rozgrywce typu looter, shooter plus RPG uda się faktycznie zamieścić tę fabułę tak, jakbyśmy to chcieli tutaj otrzymać. Mega przygoda. Trochę szkoda, że na jej początku było tyle problemów technicznych, przez co oberwało się trochę w postaci niższych ocen na Steamie czy innych małych problemów technicznych, ale ostatecznie dostaliśmy naprawdę fajny produkt, z którego możemy być dumni, bo jakby nie patrzeć, zresztą same nazwiska to sugerują, stworzone przez rodaków. Kapsuły? Udało im się. Udało się, Draniu. Więcej takich gier i życzę People Can Fly jak najlepiej, żeby właśnie w przyszłości dostarczyli nam kolejne niesamowite produkcje. Żeby stanęli obok tych wszystkich wielkich studiów, gdzie tylko wspomni się o jakiejś nowej produkcji, wszyscy przebierają nogami i czekają, kiedy następna gra właśnie od nich. No dobrze, nie żegnamy się na dobre z Outriders, bo tak wspomniałem, przyjrzymy się choć raz jeszcze kapsułą, zobaczymy też jak wyglądają misje poboczne, czy ta jedna misja poboczna jaka nam została. Ale tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej! Stwórz drużynę z innymi graczami i razem zmierzcie się z wyzwaniami Inok, by zdobywać zasoby z kapsuł i potężne wyposażenie. Trudność ekspedycji zależy od wybranej rangi wyzwania. Łup z przeciwników jest zbierany po ekspedycjach. Jeżeli wygrasz, będzie on dostępny w kapsule. Jeśli przegrasz, będzie dostępny w skrzyni z łupem. A! Wraz z rangami odblokowujesz nowe ekspedycje. Odblokuj 15 rangę wyzwań i zbierz 40 tysięcy zasobów z kapsuł, by wyruszyć na finałową ekspedycję do Oka Cyklonu. O proszę, czyli jest co tutaj robić? To jest nasza pierwsza kapsuła, co nadal to za stół? Nie rozumiem, jak cofnęli się w czasie, żeby dotrzeć tu przed nami. Nie cofnęli się w czasie, głupku. Ich statek leciał po prostu szybciej niż nasz. To chyba nieprawda. Nie wiem, czemu na koniec wyłączył nam się V-Sync, ale to nie ma problemu. Pokażę, jak zasoby z kapsuły wyglądają. To są zasoby, to są zasoby. I to jest kurier. Skrzydło burzy! Czyli domyślam się, że za każdą wygraną ekspedycję to będziemy dostawać jakąś legendarną albo broń, albo ubranie. Jak to tu wygląda? Trafienie z broni ściąga na przeciwnika błyskawice. Mamy to. To to samo? No pięknie. Karabin szturmowy standardowy. Karabin szturmowy standardowy. Najlepsze, że dostaliśmy identyczną broń jak to, co mieliśmy do tej pory. Prócz tych dodatkowych bonusów tutaj, tak? Bo widzę, że coś wpływa na to, że jest jednak siła ognia wyżej oceniana. Obrażenie krytyczne, moc statusów, obrażenie broni na bliskim zasięgu. No i tu mamy podkręcone. Okej. Tyle, jeżeli chodzi o tworzenie postaci, ale zobaczmy same kapsuły, jak zlokalizować. I tak można lecieć na posterunek w górach. Serce dziczy. Zastanawia mnie, czy to jest taki trochę recykling poziomów, ale prawdopodobnie tak, tak to się prezentuje, że miejsce, które już gdzieś tam widzieliśmy w postaci jakiejś jednej małej wyprawy. Choć to są tylko domysły. Zobaczymy w trakcie rozgrywki. Znana strefa, miejsce ekspedycji. Okej, okay, linia frontu, fabryka chemikaliów, kolosałum. No może coś więcej. No, gra ma naprawdę duży potencjał, żeby jeszcze wyszło w tym wszystkim DLC. Ale to przed nami. Weź tutaj jeszcze poczytaj lekturę. Co mamy? Jeszcze pogadajmy może. Pojedźmy gdzieś. Dziennik Monroya na koniec. Tylko Monroy z niewielką grupą ludzi przeżyli rzeź poza murami. Ukryli się w karawei na dziesięciolecia. Czekając na ratunek z Flores.
Przykro mi, że się rozczarowali. Sprawy na statku wcale nie potoczyły się lepiej. Nie. Zapasy się skończyły. Zaczęli polować na siebie nawzajem. Aż pozostał sam Monroy. Należało im się. No to wygląda. Słuchaj, mamy twój ogród tutaj, tak? Ciężko się żegnać, ale pokaż, czy ciężarówką możemy gdzieś jeszcze jechać. Nigdy w ciebie nie wątpiłam. Miasto. To nie koniec misji, zaledwie początek. Tak, ale my już tutaj jesteśmy. Zastanawiające jest tylko to, gdzie jest nasze miasto wyrwy. Ostatni toast! Dobra, czyli to jeszcze nie koniec. Tu jest nasza misja. Wznieśmy więc go. No niestety ten fałsęk wysypał się na dobre. Przypuszczam, że muszę zrestartować grę, więc do kolejnych spotkań już będzie dobrze. Tu musimy przetrwać jakoś tak, to jest. Wygląda na to, że Jakub coś tu zostawił. Wódka. Jasne. I wiadomość. Powinienem sprawdzić, czy podoba mu się miejsce na wzgórzu. Czyli co? Jeszcze jedziemy odwiedzić. Halo, halo. To chyba nie jest aż tak daleko stąd. Co to? To Jakuba. Co jest na etykiecie? To po polsku. Umiesz odczytać? Ktokolwiek znajdzie butelkę, dalej rozpoznaję tylko kilka słów, to wódka, wypij, grób. No, jesteśmy w dobrym miejscu. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Dobra. Nie wybaczyłby nam, że pijemy bez niego. No, myślałem, że jakimś cudem wskrzesimy ten Jakuba, ale no... Cóż, ostatni teast. Nie nudzą cię te wzgórza? Przynajmniej jest tu cicho. No dobra, ale okazuje się, że mamy grę wyczyszczoną w 100%, czyli to są wszystkie misje poboczne, więc co? Ten mędrzec włóczyki, którego spotkaliśmy wcześniej, to był sam Monroy? Na to by wiele wskazywało, patrząc na rozmowy, gdzie no, tu dyskutowali między sobą, że wybili się nawzajem i ostatni, który został, to on. Pasowałaby jego postura, wiek i tak dalej, ale czy by nagle go tak sumienie gryzło? Tak. Zobaczymy. W każdym razie na ten moment mamy 100% misji głównych i pobocznych, więc zrobimy jeszcze jedno spotkanie gdzieś w ekspedycji, tak sobie na luzie. I poczekamy, czy dostaniemy coś jeszcze, bo nie ukrywam, że chętnie spędzimy z tą tutaj paczką, jaką poznaliśmy. No, może parę godzin na dodatkowych zadaniach. A tymczasem raz jeszcze dzięki za to, że jesteście. Trzymajcie się. Hej, hej.